Cześć, mam na imię Ewelina i dzisiaj chciałabym pokazać Wam moje propozycje na pakowanie prezentów świątecznych. W tym roku moi bliscy otrzymają ode mnie książki, które zapakowałam w szary papier pakowy. Do wykonania dekoracji moich prezentów potrzebuję jeszcze wyciętych z kolorowego papieru różnych dekoracji, parę gałązek świeżej choinki, klej i sznurek. Pierwszą moją propozycją jest prezent w kształcie świętego Mikołaja. Do zapakowanej w szary papier książki przykleję taki owal wycięty z papieru kolorowego, najlepiej w jakimś neutralnym kolorze, i to będzie element buzi świętego Mikołaja. Mikołaj oczywiście musi mieć czapkę, więc czapkę wycięłam z czerwonego papieru kolorowego. Przykleję go teraz do mojego prezentu. A jeśli czapka świętego Mikołaja, no to musi mieć pompon. Pompon też przyklejamy. Tutaj na sam czubek czapeczki. A teraz zabieramy się za przyklejenie oczu. Oczka wycięłam z białego papieru. Przykleimy je do buzi świętego Mikołaja. Następnie czarne kółeczka będą imitowały nam gałki oczne. Bardzo ładnie to będzie wyglądało. A Mikołaj musi mieć również brodę. Brodę zrobiłam z kartki białego papieru, którą złożyłam w harmonijkę, a następnie tutaj jej końce trzeba złączyć. Można do tego użyć taśmy dwustronnej, która nam szybciutko tutaj sklei brodę. I zobaczcie, i mamy już taką brodę w kształcie takiego półkola, którą przykleję do buzi świętego Mikołaja. I ostatnim elementem jest nos. Czerwony nosek też posmaruję klejem i przykleję na środek. I zobaczcie, pierwszy prezent zrobiony. Druga moja propozycja to prezent renifer. Do wykonania tego prezentu też potrzebuję tylko kilku elementów kolorowego papieru i zabieramy się do zrobienia najpierw oczka. Oczka robimy tak samo jak w przypadku świętego Mikołaja. Wycinamy dwa białe kawałki papieru. Do tego przyklejamy czarne środki, żeby bardzo ładnie imitowały oczy. Kolejny element to buzia renifera, którą przyklejamy tutaj pod spodem, oraz czerwony nos. Renifer musi mieć rogi, więc rogi przykleimy u góry. Jeden róg się już trzyma. Następnie drugi róg. Musimy troszkę potrzymać, żeby się dobrze skleiło. I słuchajcie, wyszedł nam bardzo fajny renifer. Trzeci prezent. Trzeci prezent to bałwan. Tą książeczkę zapakowałam w biały papier. Taki zwykły do ksera czy do drukarki. Następnie potrzebny nam jest jeszcze kawałek czarnego papieru kolorowego, z którego wycięłam taki prosty kształt kapelusza. Kapelusz przyklejamy tutaj u góry prezentu. Następnie wycięłam taką małą marcheweczkę, która będzie imitowała nos naszego bałwanka. Nosek przyklejamy, możemy narysować jeszcze
oczka naszemu bałwankowi. A teraz wykorzystam sznurek, który będzie imitował szalik bałwana. Przekręcimy tutaj parę razy. Na górze wykonamy kokardkę. Przesuniemy tutaj ten sznurek do góry. Dołączymy zieloną choineczkę oraz narysuję kilka guzików. I prezent bałwanek już jest gotowy. I ostatnia moja propozycja to książka zapakowana oczywiście w szary papier, którą ozdobię tylko i wyłącznie gałązką z choinki i kawałkiem sznurka. Sznurek tutaj zrobimy taki ładny kształt i wiążemy go tak na krzyż. Zawiążemy z tyłu kokardkę, żeby nam się tutaj wszystko dobrze trzymało. Tutaj możemy sobie zrobić supełek. Obetniemy końcówkę, która nam odstaje. A z przodu na prezencie dołączymy taką gałązkę. Ja miałam jeszcze w domu szyszkę, więc tą szyszkę przywiązałam do tej zielonej gałązki. I teraz tutaj w sam środek ją wkładamy i możemy ewentualnie jeszcze przewiązać to wszystko jeszcze kawałkiem sznurka, tak żebyśmy jeszcze utworzyli tutaj jedną kokardkę i żeby nam się tutaj wszystko ładnie trzymało. Obetnijmy wystające części sznurka i kolejny mój prezent już jest gotowy. To są moje pomysły na prezenty tegoroczne dla moich najbliższych. Pokażę Wam jeszcze raz Świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja propozycja. I mam nadzieję, że będziecie tak również dekorować te prezenty ze swoimi rodzicami albo ze starszym rodzeństwem. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam wesołych świąt. Pa, pa!